Witajcie. Dzisiaj znajdujemy się w okolicach Inowłodza, a dokładniej w Anielinie, na szańcu Hubala, jako że zbliża się już kolejna rocznica jego śmierci. Więc cóż, no, dzisiaj sobie odwiedzimy to miejsce. Tu mamy taki ładny parking. No i cóż chciałbym na początku powiedzieć. Otóż wiele razy tutaj bywałem. No i mogę tylko powiedzieć tyle, że przez wiele lat dużo się tutaj zmieniło. Co niektórym się podoba, niektórym się nie podoba. Tutaj pozdrawiam stronę na Facebooku Tropem Hubala. No i cóż, no, powoli się zbliżamy. Ja wrzucę tutaj najwyżej zdjęcia z tego okresu, kiedy to właśnie było tutaj jeszcze troszkę inaczej. Także tutaj będziecie mieli teraz przebitkę, porównanie. Teraz cofamy się do 2013 roku, kiedy jeszcze robiłem sesję bez zmian tego miejsca. No tu mamy tablicę upamiętniającą Dobrzańskiego. Tutaj mamy z boku szaniec. Tak jak widzicie, tutaj kiedyś były takie ławeczki dające wytchnienie odwiedzającym to miejsce. No teraz niestety już tych ławeczek nie ma. Tutaj tylko jak widać krzyż i pomniczek, a teraz tutaj jest ten nowy obelisk Hubalczyków. No tu mamy tablicę upamiętniającą biskupa polowego, jeszcze z orzełkiem w drugą stronę, co zobaczycie na filmie. Teraz to też się troszkę zmieniło. No jeszcze widać, że w dużo lepszym stanie jest ten pomnik. Tutaj mamy już od przodu sam szaniec. Sobie teraz wejdziemy do środka i zobaczycie, jak wyglądał jeszcze w 2013 roku. No tutaj widzicie jeszcze tablice, których już teraz nie ma. No tutaj tylko jest ta tablica, która pozostała do dzisiaj, upamiętniająca już majora. No tu jeszcze ostatnie tablice upamiętniające właśnie majora Dobrzańskiego, tu od olimpijczyków. Cóż, teraz jeszcze będzie malutki jeden rzut oka na ten szaniec w środku, a my w tym momencie wracamy do 2021 roku. A my sobie już idziemy tutaj na miejsce tego szańca. Tu już możecie sobie zobaczyć. Z kamieni wymurowany właśnie szaniec. Tutaj mamy krzyż. Oczywiście tradycyjnie, jak widzicie, znicze są. W tym miejscu wszyscy pamiętają w końcu. Major Dobrzański był jednym z najbardziej znanych w historii właśnie
dowódców, którzy do samego końca walczyli. I co, tutaj sobie zobaczcie, jak to teraz wygląda. A już teraz pewnie widzieliście na zdjęciach, jak to wyglądało kiedyś. No i cóż, tutaj mamy ten szaniec. No i tutaj powiem szczerze, że naprawdę też dużo się pozmieniało. Wejdźmy sobie do środka. Mam nadzieję, że... Tu walczył i zginął 30 kwietnia 1940 roku major Henryk Dobrzański-Hubal, dowódca oddziału Wojska Polskiego, nieustraszony żołnierz, pierwszy partyzant, społeczeństwo ziemi opoczyńskiej. No tutaj mamy hełm. W tym roku, no niestety, obchody na szeroką skalę są odwołane. No i po prostu trzeba tylko sobie tak indywidualnie odwiedzać, co też uczynię. No tu mamy praktycznie to samo napisane. Tylko że to jest jeszcze starsza tablica z 90 roku. Zamkniemy furteczkę, żeby nie było. No trochę jedną ręką ciężko, no ale damy radę. Tutaj mamy teraz taki pomniczek Hubalczyków. Piękny brzozowy krzyż. Hubalczycy 1939-1940. Tablicę ufundowała rodzina Skrzydlewskich z Łodzi. I tutaj mamy już wyszczególnionych. Pułkownik Maciej Kalenkiewicz-Kotwicz, Hubalczyk Cichociemny, komendant okręgu Nowogródek. Poległ 21 sierpnia 1944 roku pod Surkątami koło Lidy i tam spoczywa. Marianna Celsterska, ułan OWP, łącznik z ZWZAK, zaginiona w 1943 roku na trasie Warszawa-Lwów. Cześć jej pamięci. No tu mamy jeszcze takie tabliczki dodatkowe. Tu 30 kwietnia 1940
roku poległ w walce z Niemcami kapral Antoni Kosowski, pseudonim Ryś. Cześć jego pamięci. Tu jeszcze mamy też taki starszy pomniczek, który pamiętam jeszcze sprzed wielu, wielu lat. Z takim oto orzełkiem. No i cóż, teraz jeszcze ostatni rzut oka, już teraz w całości na szaniec. No cóż, z tego miejsca to będzie wszystko. Pozdrawiam Was i do następnego.